26 lutego 2024 roku. Nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Chciałbym zaprosić Państwa na wywiad z Igorem Witkowskim, który przeprowadziłem jakieś 2 tygodnie temu na temat otwarcia trzeciego oka. Jest to temat dosyć niepozorny, to znaczy ludzie najczęściej kojarzą, powiedzmy, tematykę taką duchową, tematykę czakr z duchowością, która nie ma za dużo wspólnego z tymi realiami fizycznymi, z tą sytuacją, w której świat się chociażby znalazł w tej chwili. Natomiast jest to rzecz bardzo fundamentalna, dlatego że, jak wiadomo, człowiek posiada 7 głównych czakr. To jest czakra korony, to jest czakra właśnie trzeciego oka, która jest zlokalizowana mniej więcej w tym miejscu. I okazuje się, że uruchomienie, jakby to powiedzieć, tych czakr wpływa również czakry trzeciego oka, wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy tą rzeczywistość, w której żyjemy. I nie chodzi tutaj o to, żeby, nie chodzi tylko o tą sferę duchową tylko, natomiast również chodzi o sferę intelektualną, sferę związaną z myśleniem, z kreatywnością i tymi sprawami, z którymi dzisiaj świat ma problem, bo szkoła dzisiejsza w zasadzie niczego nie uczy dzieci, szkoła współczesna, nie mówię tylko o polskiej szkole, ale w ogóle o systemie edukacyjnym, jaki jest na zachodzie. No, na wschodzie jest lepiej, myślicie, też nie jest to idealny system. Są to swego rodzaju anachronizmy, których dawno już nie powinno być. Natomiast one są utrzymywane oczywiście z tego względu, żeby ludzie u władzy mogli nami łatwiej manipulować, ale też z tego względu, że po prostu ci ludzie, którzy są przy władzy, innego systemu sobie za bardzo nie potrafią wyobrazić. Więc są to rzeczy bardzo istotne. Igor Witkowski napisał na ten temat książkę bardzo dobrą. Czytałem ją 2 razy. Serdecznie polecam również, o tej książce będzie mowa. Jeżeli chodzi o kolejne materiały, jakie planujemy razem wspólnie nagrać, to będzie na pewno, to będą materiały, nie wiem ile będzie tych odcinków, ale co najmniej 3, na temat upadku imperiów, na temat upadku Rzymu, czy choćby Polski szlacheckiej. Są to materiały, będą to materiały, mam nadzieję, bezcenne, dlatego że one pokażą tak naprawdę, dlaczego doszło do załamania tak naprawdę cywilizacyjnego, kulturowego i upadku czy chociażby Polski, czy dlaczego doszło do rozbiorów Polski. To też jest temat, który jest raczej niepodejmowany, dlatego że nie bardzo tak naprawdę ludzie rozumieją pewne procesy psychologiczne, które mają wpływ na to, w jaki sposób, którędy, jaką drogą dana cywilizacja po prostu podąża. Więc będą to, wydaje mi się, wspomniałem wcześniej, materiały naprawdę unikatowe, nigdzie indziej o tym mowy po prostu nie ma. Także nie przedłużając, już bardzo serdecznie zapraszam na materiał, wywiad z Igorem Witkowskim na temat otwarcia trzeciego oka i co wiąże się właśnie z tym procesem. Dzisiaj kolejne spotkanie z Igorem Witkowskim, pisarzem, dokumentalistą. Witam bardzo serdecznie, Igorze. Witam również. Tematem dzisiejszego materiału, który dla Państwa nagrywamy, jest otwarcie trzeciego oka. Wydawałoby się, że jest to zagadnienie całkowicie jakby oderwane od rzeczywistości,
Od tego nawet, o czym ostatnio mówiliśmy, natomiast jest to bardzo głęboko związane z tym, co może stać się z ludźmi w przyszłości, co może dać w ogóle ludzkości. Igorze, jak w ogóle, skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie tymi tematami? Zainteresowanie wzięło się z tego, że ja się interesowałem kiedyś, jakby historią wywiadów, można powiedzieć, i zorientowałem się, że Amerykanie realizowali w swoim czasie, w drugiej połowie lat 80. i na początku jeszcze lat 90., program szpiegostwa parapsychicznego i doszli do pewnych metod zwiększania, czy właściwie może nie tyle zwiększania, co kształtowania, czasami od podstaw w ogóle, zdolności parapsychicznych, to znaczy do widzenia na odległość, do przewidywania przeszłości, do widzenia bez udziału oczu również. I to mnie zainteresowało, bo chciałem tego sam spróbować jakby i w związku z tym skontaktowałem się z jednym z tych ludzi, którzy to robili, którzy to wymyślili kiedyś i dostałem pewne materiały na ten temat, na podstawie których sam to ćwiczyłem, a później opisałem w książce. Najpierw to był tom 7 Instrukcji Przebudzenia, a teraz to jest książka Otwarcie Trzeciego Oka, która tam sobie stoi. Ona jest dostępna na stronie www.igorwitkowski.pl. W stosunku do tego tomu 7, to się różni tym, że to znaczy w tomie 7 był również opis radzieckiego, a później rosyjskiego programu szpiegostwa parapsychicznego, który okazał się opierać na zupełnie innym podejściu treningowym, że tak powiem, niż to, co stworzyli Amerykanie. Ale w tej nowszej książce, która jest powtórzeniem zasadniczo tego tomu 7, tylko tyle, że z dodanym rozdziałem jeszcze o tym, jak do tego podchodzili Chińczycy. Bo tu się okazuje, że Chińczycy wypracowali jeszcze inne podejście, dosyć ciekawe. No niemniej można powiedzieć, że to, co wszystkie te służby specjalne robiły w swoim czasie, Chińczycy są jedynymi, którzy to robią nadal, charakteryzowało się dosyć dużą skutecznością, co można stwierdzić chociażby po tym, że ćwiczenia powtarzające te ich metody, które ja realizowałem i również z kilkoma innymi osobami, one dawały dosyć sporą skuteczność generalnie. To zależy od pewnych predyspozycji osobistych i od jakby zdolności umysłu do wchodzenia w pewien tryb działania, ale można mówić tutaj o znacznej skuteczności rzędu paru 10%, jeśli chodzi o grupę ludzi, powiedzmy. Zwykle jak jest kilkuosobowa grupa, to przynajmniej jedna osoba w niej dosyć dobrze realizuje te cele pozazmysłowe, to znaczy jest w stanie rozpoznać, powiedzmy, coś, co jest ukryte, załóżmy zasłonięte, albo jest po drugiej stronie zdjęcia, prawda? Więc można powiedzieć, że po pierwsze są to metody dosyć skuteczne. Ja podejście to treningowe opisałem w tej książce, ale też okazuje się, że daje to całkiem sporo różnych korzyści, no można powiedzieć, niespodziewanych. To znaczy, po pierwsze, bardzo ważnym składnikiem tych programów treningowych, generalnie mniej czy bardziej wszystkich, to znaczy zarówno tych amerykańskich, jak i radzieckich, rosyjskich, jak i chińskich, jest wprowadzanie umysłu w pewien tryb działania, który właściwie można skrótowo określić jako narzucanie cyklu theta pracy mózgu. I to okazuje się, ponieważ ja to opieram na dosyć obszernym programie badawczym, który był realizowany w latach 60. i w latach 70. w Stanach Zjednoczonych przez taką parę Alice i Elmer Green. Kiedyś o tym wspominaliśmy. I oni
odkryli, że ten program wprowadzania umysłu w taki stan działania, który sprzyja, który umożliwia zaistnienie tej percepcji pozaodmysłowej, że on jednocześnie, no można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, on leczy ludzi z tego regresu. To znaczy regres psychologiczny, który się dzieje w naszej cywilizacji, o którym mówiliśmy tydzień wcześniej, zdaje się, tak? On polega na tym, że osobowości ludzi się rozpadają. To znaczy, tłumacząc to na potoczny, powiedzmy, język, to polega na tym, że świadoma i nieświadoma część umysłu przestają się ze sobą porozumiewać, ta łączność zostaje zerwana i to prowadzi do dominacji nieświadomości, której nic nie jest w stanie kontrolować i w związku z tym nawrotu archaicznych wzorców z wcześniejszych etapów ewolucyjnych. I ten trening, teta, który w ramach no, tego treningu parapsychicznego który jest podstawą tego treningu parapsychicznego, on okazuje się, że tak powiem, sklejać z powrotem te osobowości. I to jest bardzo ciekawie to było opisywane przez osoby badane, że łatwiej jest im zebrać myśli, że oni się czują pełniejsi, bardziej są w stanie się skupić, ich zdolności do uczenia się bardzo rosną. Uzyskują coś w rodzaju takiego pogłębionego sensu różnych rzeczy, swojego życia, różnych czynności, pasji. Więc to jest wypisz, wymaluj dokładne antidotum na to, co się dzieje z ludźmi w tej chwili, co przybiera zastraszający poziom już w tej chwili i jest wstępem do jeszcze bardziej gorszego, że tak powiem, gorszych manifestacji. Więc to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o korzyści z tego treningu parapsychicznego, które okazują się bezcenne na tym polu, samym tym polu i w żaden inny sposób takiego efektu nie da się osiągnąć. Więc ja nawet na tej podstawie proponowałem w tej czy w innej książce, już nie pamiętam w której, żeby to nawet włączyć do programu szkolnego docelowo w przyszłości. Dlatego, że myślę, że dla dzieci to by było też bardzo ciekawe. To znaczy, tutaj, jeśli mogę takim ciągiem mówić, tutaj też dają o sobie znać inne korzyści z tego. To znaczy, w przypadku dzieci bardzo ważne jest to, równie ważne jest to, że to ćwiczy zdolności do myślenia analitycznego, do analizy. Z czym dzieci nasze, polskie, mają duże problemy. Jak pojawia się jakaś niejednoznaczność w przekazywanej treści, bo dzieci są programowane w szkole, prawda? Nie uczy się ich myślenia i nikomu nawet w ogóle do głowy nie przyjdzie, że tak mogłoby być. To jest ciekawe. Więc sprowadza się to do tego, że jak dziecko ma jakiś niejednoznaczny obrazek, jako jakieś wyobrażenie niepełne, to nie potrafi powiedzieć, czego w tym obrazku brakuje na przykład. I to jest, i te zdolności analityczne, które taki trening też rozwija, one są tutaj bardzo nam potrzebne. Bardzo naszej cywilizacji są potrzebne. Poza tym, kreatywność człowieka, która stanie się bardzo pożądanym towarem wkrótce, to znaczy ona już jest tak naprawdę bardzo potrzebna, tylko tyle, że nikt nie widzi jej potrzeby, ani nie rozumie, czym ona jest. Kreatywność wynika wprost nie z tego, że dzieci się mogą bawić na podłodze albo że mogą sobie mazać palce różnymi kolorami. To nie jest kreatywność. Kreatywność wynika właśnie z tego, na ile ten umysł jest jakby zintegrowany. I ten trening parapsychiczny, trening teta, powoduje automatycznie również wzrost kreatywności znaczny. I to jest bardzo cenne. I to jest podstawą kreatywności, to znaczy zasadniczym mechanizmem zaistnienia kreatywności. I też nie da się tego zastąpić czymkolwiek innym. Więc już mamy bardzo ciekawe korzyści, bezcenne z punktu widzenia zbudowania nowego świata. Tutaj. A to nie wszystko. Dlatego, że w badaniach tych Alice i Elmera Greenów
wyszło jeszcze coś. Mianowicie, że człowiek dzięki temu uzyskuje też wpływ automatycznie na swoje ciało. Jest w stanie się uzdrawiać skutecznie. No i myślę, że to też jest bardzo atrakcyjne, prawda? A to nie wszystko, dlatego że tutaj mogę się posłużyć pewną ciekawą analogią odnośnie ludzi, którzy brali udział w tym programie szpiegostwa parapsychicznego w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Tam się okazało, że jeszcze coś się ciekawego pojawiło, że ludzie poważni często, na ogół tych ich rekrutowano spośród kręgów wojskowych. Na ogół byli to ludzie, którzy wcześniej analizowali zdjęcia lotnicze, dlatego że oni zauważyli, skupili się na rekrutacji z tego kręgu, dlatego że zauważyli, że ci, którzy analizują obrazy zawodowo, są w stanie generalnie wychwycić w nich dużo więcej niż normalny człowiek. Taki człowiek, taki analityk zdjęć lotniczych czy satelitarnych jest w stanie na przykład spojrzy na zdjęcie z powietrza jakiegoś terenu i od razu powie, gdzie idzie linia energetyczna, na co normalny człowiek nie zwrócił uwagi, prawda? On zauważy to po pewnych kropkach, które są w regularnych odstępach, które są słupami energetycznymi na przykład, czy tego rodzaju rzeczy. I w każdym razie poważni ludzie tego rodzaju, również naukowcy, również wojskowi, oficerowie wyższego stopnia podlegali tym w trakcie tego wszystkiego, w trakcie tego programu szpiegostwa parapsychicznego bardzo głębokim zmianom, jak się okazuje. Ukoronowaniem tego była postać wojskowego zwierzchnika programu, którym był niejaki generał Stubblebine, który z typowego wojskowego wyższego rangą stał się zwolennikiem w ogóle przemian na ziemi, rewolucji ekologicznej, wyższej duchowości i tak dalej. I na tyle w cudzysłowie odpłynął w oczach od normalnej rzeczywistości, w oczach przywódców politycznych, że został zdymisjonowany i pozbawiony tej funkcji w ogóle. Ale to jest, no może powiedzmy, anegdotycznym przykładem, ale niemniej wszyscy ci, którzy tego doświadczyli, doznali czegoś w rodzaju szoku kulturowego. To znaczy wiele rzeczy, które określały, jak oni sobie wyobrażają rzeczywistość, powiedzmy fizykę na przykład, zostało zrujnowanych i zamiast trzymania się starych schematów, ci ludzie się bardzo sprawnie otwierali na inne podejścia, drogi, sposoby poznawania rzeczywistości i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest kolejną, to już jest chyba czwartą czy piątą zaletą treningu parapsychicznego, która bardzo pomoże ludziom w dostosowywaniu się do tego nowego świata, do nowej rzeczywistości, w zaakceptowaniu go. Bo to jest tak naprawdę głównym ograniczeniem. Nie tyle, że ludzie nie będą w stanie zrozumieć, prawda, że można na przykład edukację oprzeć na czym innym, czy naukę na innych paradygmatach, ale w ogóle zdolność adaptacyjna, zdolność do zaakceptowania zmian w najbardziej fundamentalnym sensie tutaj jest bardzo, jest dosyć poważnym ograniczeniem i to bardzo skutecznie pomaga poradzić sobie z tym wszystkim. Więc w sumie uzyskujemy no taki złoty środek, można powiedzieć, to znaczy złote lekarstwo na to, co się dzieje z ludzkością, ja bym nawet powiedział. Tym bardziej, że i to już będzie chyba szósta korzyść z tych wszystkich, że to też otwiera ludzi na inną troszkę duchowość, wzmacnia ich czakry. Więc można powiedzieć, że korzyści z tego są prawie nieskończone, są bardzo ciekawe, autentyczne i naprawdę cenne. I no, w związku z tym polecam wszystkim te opisy tego, w jaki sposób to robiono.
A wspomniałeś właśnie przed chwilą o zaletach, ale też króciutko też mówiłeś tak między słowami o wadach, dlatego że człowiek, który otwiera mimo wszystko się tak bardziej, wiesz, duchowo na tą rzeczywistość, zmienia swoją świadomość, to jest postrzegany przez osoby w swoim otoczeniu za takiego, można powiedzieć, dziwaka. I to no jest troszeczkę dla takich osób krępujące czy niezręczne, bo jednak ten świat, no oni inaczej odbierają od innych ludzi, tak? Jest to, tak, zgadza. To się zgadza. Często prowadzi to do alienacji po prostu w środowisku, ale po pierwsze jest to wyjściem naprzeciw przyszłości, kiedy to zdolność do akceptacji nowych wzorców, rozwijania w sobie kreatywności, integrowania osobowości będzie bardzo pożądana, to po pierwsze. A po drugie, no jednak jakiekolwiek by tutaj te wady by nie były, to one są, to korzyści dalece przeważają nad nimi. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawą drogą generalnie rozwoju osobistego w ogóle. A powiedz, wspomniałeś też o tych programach szpiegostwa parapsychicznego, bo rozwijało się to w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w Niemczech i teraz w Chinach. A powiedz o III Rzeszy, czy tam również były takie próby czegoś takiego? Nie było w III Rzeszy tak zorganizowanego, powiedzmy, spójnego programu szpiegostwa parapsychicznego, ale pod egidą Himmlera, który miał skłonności do interesowania się takimi, no można powiedzieć, troszkę ezoterycznymi rzeczami, delikatnie rzecz ujmując, on zgromadził też kilku ludzi o niezwykłych zdolnościach i oni, to znaczy Niemcy, nie wypracowali spójnego programu rozwijania tych zdolności, ale interesowali się ludźmi, którzy mieli zdolności wrodzone i za ich pomocą próbowali dotrzeć do pewnych tajemnic świata, tak można powiedzieć. No bo ciekawy wątek jest, jeżeli chodzi o właśnie III Rzeszę, bo przecież były kontakty z Tybetem, gdzie tak. Był kontakt z... Gdzie oni się nieraz przekonywali, że o autentyczności, powiedzmy, percepcji pozazmysłowej. To znaczy mi przychodzą do głowy takie, przypominają mi się dwa takie epizody, powiedzmy, bo tutaj mowa jest o wyprawie SS do Tybetu, w poszukiwaniu no formalnie praźródeł rasy aryjskiej, tak jak oni to określali, a tak naprawdę to wielu innych też rzeczy i wpływów politycznych w Tybecie, w Azji Środkowej, wielu rzeczy. Ale no między innymi tam były dwa epizody bardzo ciekawe. Pierwszy to był taki, że ta ekipa pod kierunkiem niejakiego doktora Schaeffera dotarła do Lhasy, stolicy Tybetu, i miała styczność, widziała, że tak powiem, pokaz, jeśli to można tak określić, takiego nadwornego szamana, wizjonera, wróżbity, czyli takiego czarownika, który w pewnym momencie na ich oczach wpadł w trans. Zaczął się tarzać po ziemi, podskakiwać, powiedzmy, jak drżące mięso, jak to jeden z tych Niemców to opisał później. Drgać, jak drżące mięso. Z pozlepianymi włosami, prawda, z nieprzytomnym kompletnie wzrokiem i coś tam mamrotał. Ale w pewnym momencie zaczął mówić całkiem sensownie i zaczął opisywać im nadchodzącą II wojnę światową. To było lato 1939 roku, ale jeszcze przed wybuchem wojny jakiś czas. Lato czy wiosna. I on im zaczął opisywać, nie znając w ogóle takich rzeczy jak bombowiec, myśliwiec, prawda. On zaczął mówić o maszynach latających, które będą coś tam zrzucać, prawda. W każdym razie na Niemcach zrobiło to wrażenie, zwłaszcza później, jak oni sobie oczywiście to przypominali, stuprocentowo trafnej wizji nadchodzącej wojny. Dokonanej przez człowieka, który w ogóle, tak jak powiedziałem, on nie wiedział, co to jest samolot nawet.
bo Tybet tkwił no właściwie w czymś takim na poziomie średniowiecza trochę. Wtedy na przykład armia tybetańska jeszcze podczas najazdu chińskiego, to chyba w 1949 roku, nie pamiętam, miała jeszcze armaty prochowe. To znaczy na czarny proch, takie jak to, nie wiem, w XVIII wieku na przykład były w Europie, prawda? Kilka takich armat jeszcze mieli, więc to oni nie znali radia, prawda? Nie mieli pojęcia, mieli ograniczone bardzo pojęcie o świecie zewnętrznym, o cywilizacji, powiedzmy, zachodniej. I to więc to był pierwszy taki przypadek, kiedy widać było, do Niemców dotarło, że ta percepcja pozazmysłowa potrafi działać przewidywaniem przyszłości. A drugi epizod, jeśli można nazwać to epizodem, bo to były tak naprawdę różne zdarzenia, było to, że oni, zanim tam dotarli do tego Tybetu, to oni przez ludzi na miejscu swoich, których tam mieli, starali się załatwić w cudzysłowie wejścia do najstarszych, najbardziej tajnych bibliotek w klasztorach tybetańskich niektórych. Bo oni też to badali, oni badali przekazy i przywieźli wiele tych przekazów, wiele dawnych ksiąg tybetańskich do Rzeszy, bardzo ciekawych, opisujących chociażby wimany, statki latające, które były opisywane nie tylko w Mahabharacie, powiedzmy, ale też w różnych innych manuskryptach i między innymi w takim czymś, co się nazywało kandżur, co oni przywieźli. I gdzie też były rysunki tych wimen. Ale ponieważ im zależało też na tych różnych manuskryptach zapomnianych, bo wiedzieli, że tam jest dużo takich rzeczy, to jeszcze przed wyruszeniem z Europy starali się jakoś tak załatwić, żeby ich tam w ogóle wpuszczano. I sprowadziło się to do tego, że jak już w końcu dojeżdżali do tych określonych klasztorów, to się okazało, że ci mnisi, którzy zawiadywali tymi zasobami, że oni z reguły już wcześniej wszystko wiedzieli, po co oni przyjechali, kim oni są, mimo że teoretycznie nie mieli prawa tego wiedzieć, prawda? Oni znali wszelkie szczegóły, na przykład ich wcześniejszej podróży. Więc Niemcy tak czy inaczej stykali się z informacjami, które jasno wskazywały na to, tak jak zresztą ci Tybetańczycy sami twierdzili, że oni mieli zdolność jakby widzenia na odległość i tak dalej. Więc to spowodowało bardzo duże zainteresowanie tymi sprawami w III Rzeszy, jeśli mówisz o III Rzeszy, do tego stopnia, że Himmler podobno cały czas woził ze sobą Bhagavad Gita. To jest taka księga hinduska. A co, jeżeli chodzi o te programy realizowane w Rosji i w Stanach Zjednoczonych? Która wersja była bliższa jakby prawdzie? Przepraszam, jeszcze wrócę do tego wątku tybetańskiego. Hitler miał kwaterę swoją, to znaczy kwaterę, rezydencję powiedzmy w Berghofie koło Obersalzbergu, prawie że na szczycie góry. I jak się okazało, wybór tego miejsca wynikał ze wskazówek właśnie tych Tybetańczyków, którzy doszukiwali się tam jakiejś czakry ziemi czy czegoś takiego. Ja nie pamiętam wtedy już dokładnie, ale te związki one były dosyć ciekawe. No więc co działo się z tymi programami, tak jak wcześniej pytałem, w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, gdzie te programy były bardziej zaawansowane, gdzie ludzie byli bardziej otwarci przede wszystkim? Wydaje mi się, że najbardziej one zaawansowane były w Związku Radzieckim, Tak, to był Związek Radziecki. dlatego że to się wzięło, to znaczy to, co robili Amerykanie, było próbą skopiowania programu radzieckiego. Dlatego że Rosjanie na tym zaczęli pracować mniej więcej na początku lat 50. Początkowo nie miało to charakteru programu szpiegowskiego, tylko programu medycznego, na przykład mającego umożliwić ludziom niewidomym widzenie na odległość. I z tego się wzięły różne techniki,
wzmacniania czy rozwijania zdolności do percepcji bez oczu, że tak powiem, pozazmysłowej. I ponieważ w Związku Radzieckim, mimo pewnej określonej ideologii, prawda, filtrującej rzeczywistość, jeśli można to tak określić, to tam dopuszczano do głosu i pokazywano nawet w swoim czasie w telewizji wielu znanych takich ekstrasensów, jak oni to mówili. Na przykład Nina Kułagina, która przed kamerami telewizyjnymi potrafiła poruszać zapałkami ukrytymi pod jakimś kloszem, potrafiła wybierać jedną zapałkę ze sterty, prawda, pomieszanej, unosić piłeczkę ping-pongową i tak dalej. A ponieważ takich osób tam było trochę, to władze zwróciły na to uwagę i postanowiły przeanalizować możliwości wykorzystania tego zjawiska, tych zjawisk do swoich celów, tak to nazwijmy, i odwołały się w tym celu do tych placówek medycznych początkowo w latach 50., które rozwijały metody dla celów medycznych, tak to można nazwać. I na tej podstawie rozbudowano dosyć duży program i w momencie, kiedy Amerykanie ten swój program uruchamiali, to w Związku Radzieckim podobno już pracowało nad tym około 50 instytutów. I Rosjanie byli tutaj pierwsi i osiągnęli dosyć dużo. No właśnie, bo w Stanach Zjednoczonych to podejście było dosyć takie sceptyczne, prawda? Tam nie było to tak otwarte, jak znaczy, w Związku Radzieckim, gdzie się naukowcy tym zajmowali. Była mała grupa, zamknięta w dwóch domkach, takich typu domków jednorodzinnych na terenie bazy, w części, gdzie mieszkali oficerowie, dwa domki zostały przejęte na cele realizacji tego programu i oni sobie w tych cudzysłowie willach tam ćwiczyli. I to była, innymi słowy, mała grupka ukryta, zakamuflowana nawet przed własnym rządem tak naprawdę, która pewne rzeczy mogła robić, ale pewnych rzeczy nie mogła robić, bo nie mogła z tym wyjść otwarcie szerzej, prawda? I gdy tylko informacje o skali, o tym zaczęły przedostawać się do wiadomości publicznej, to oni ten program skasowali, bo się po prostu władza polityczna bała, że ludzie uznają ją za skompromitowaną poprzez angażowanie się w tego rodzaju działania. Natomiast Rosjanie, co by o nich nie mówić, nie mieli zarówno obciążeń religijnych, jak i tego rodzaju paradoksalnie obciążeń. I u nich to robiono dosyć otwarcie, z zaangażowaniem pełnego aparatu naukowego, co miało tą zaletę też, że doświadczenia z tego rzutowały też na troszkę na jednak otwieranie nauki na pewne kanały, że tak powiem, informacji, co na Zachodzie nie miało miejsca, więc to jest taki paradoks, prawda? Ale również zaprzestano tego programu, czy też nie wiadomo, czy... Do końca nie wiadomo, co się z tym działo. To znaczy Rosjanie oficjalnie twierdzą, że krótko po upadku Związku Radzieckiego to wszystko rozwiązano. Tych ludzi rozpuszczono, że tak powiem, do domów i to się zakończyło, natomiast nie ma pewności, czy że jest to naprawdę prawdą, bo oni to robili w różnych zespołach, w różnych grupach ludzi, które były dosyć głęboko utajnione czasami i czy część z nich nie została i nie działała dalej pod jakąś inną przykrywką, to tego nie jesteśmy jednoznacznie w stanie stwierdzić. Jest to całkiem możliwe. A ciekawostka jest taka, że Igor miał kontakt kiedyś z jednym z chyba twórców tego programu Stargate. To znaczy, no ja miałem kontakt oprócz Eda Damesa, od którego dostałem te materiały, to też znałem człowieka, który... On żyje w dalszym ciągu, tylko tyle, że ja nie mam z nim kontaktu. To jest dr Hal Puthoff. On był, czy jest takim dosyć istotnym, ważniejszym amerykańskim naukowcem zajmującym się grawitacją, teorią względności, ale on też pełnił rolę takiego nadzoru naukowego nad tym programem szpiegostwa parapsychicznego.
I no, podobno zajmował się badaniem UFO w ten sposób. Ja nie, jak go zapytałem o to kiedyś, to on nie odpowiedział, ale no, ponieważ zajmował się, to znaczy badał w laboratorium różne podejścia do grawitacji, do antygrawitacji, to mogę powiedzieć, że wydaje się to prawdopodobne. W każdym razie bardzo ciekawa postać, która mocno wpłynęła na ten program, dlatego że to był człowiek bardzo otwarty i bardzo inteligentny. Igorze, tym akcentem zakończymy dzisiejszy wywiad. Bardzo ciekawe zagadnienie, które mam nadzieję jeszcze kiedyś poruszymy szerzej czy w jakimś innym aspekcie. To, co może stać się z człowiekiem, jak otworzyć człowieka w ogóle na pewną percepcję szerszą. W ogóle. Tak, to jest ten filmik, który zamieściłem pod spodem w opisie tej audycji. To jest filmik nagrany już kilka czy kilkanaście lat temu, ale jest bardzo ciekawy. Polecam obejrzenie tego mówisz materiału. Mówisz o tych ćwiczeniach, tak. z tymi kubkami, tak? Tak, tak. Tak, to bardzo polecamy. To nie jest nasz, ale zamieszczamy, Łukasz zamieszcza linka do niego i polecamy bardzo, bo to jest coś, co pokazuje. Zresztą jeszcze jedną ciekawą rzecz, jeśli mogę dwa słówka dosłownie. Pokazuje, że dzieci mają dużo większe zdolności niż dorośli. Do tego doszli Chińczycy, co ja opisałem w tym otwarciu trzeciego oka, w tym rozszerzonym. I to na tym filmie widać, jak duże zdolności potrafią to być. Jeżeli oczywiście ten filmik jest autentyczny, nie jest... Tak, ale mamy niezależnie od tego też informacje o tym, że Chińczycy na przykład twierdzili, ponieważ oni zaczynali od dzieci i zaczynali programy rekrutacyjne w szkołach podstawowych w latach 80. To jest specyfika, powiedzmy, podejścia chińskiego. Oni tak sformułowali to, że w zasadzie dzieci, jeśli nic ich nie dekoncentrowało i było to właściwie przeprowadzone, to z reguły trafiały w tych, powiedzmy, do tych... To znaczy trafnie, że tak powiem, odgadywały obrazy, które miały zobaczyć i tak dalej. Także dzieci były, generalnie rzecz biorąc, dzieci są bardzo skuteczne, w tym dużo bardziej niż dorośli. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy materiał. Igorze, bardzo dziękuję za przyjazd. Mi też również miło. Dziękuję również Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia już w kolejnym materiale. Cześć.